Cześć, witajcie z tej strony Grid. Pod jednym z moich filmów zostałem poproszony, żeby pokazać, jak dokonujemy abordażu statku. Tak, krok po kroku w miarę, żeby można było to łatwiej ogarnąć. No okej, spróbujemy to dzisiaj zrobić. Na początek oczywiście uzbrojenie. Zrobiłem to, co mówiłem, żeby nie robić. Ale jest to tylko w celach pokazowych, więc nie krzyczcie na mnie. Oczywiście mam automatyczną wiązkę helionową. Wieżyczki wyłączymy, żeby nam tutaj nie psuły zabawy. No i zamontowałem dwa tłumiki zerownik 1750. Są one klasy A, ale mają na tyle wysokie obrażenia elektromagnetyczne, że myślę, że bez sensu jest przepłacać i montować klasę C. Także z wieżyczek nie będziemy korzystać, wieżyczki wyłączymy, będziemy korzystać tylko z wiązki halionowej i z zerownika. Właśnie, jedna ważna sprawa. Bym zapomniał wam o tym wspomnieć. Bo teoretycznie no możecie tak latać, nie? Po prostu w zależności od tego, czy będziecie chcieli zniszczyć statek, czy będziecie chcieli go przejąć, albo wieżyczki dacie na zero, albo zerownika wyzerujecie. Ale to ważna sprawa. Oczywiście, jeśli chodzi o uzbrojenie, pod B0 ustawiacie waszą broń główną, czyli w moim przypadku wiązki helionowe. Będą one pod lewym przyciskiem. Tłumik ustawiacie na B1, będzie on wtedy pod prawym przyciskiem myszy. A automatyczne wiązki, czyli wieżyczki, dajecie na B2. Czemu? Ponieważ one i tak same strzelają, więc nie musimy się fatygować trzecim klawiszem, który jest przypisany do tego zestawu broni. I wtedy na myszce mamy główna broń lewa mycha, dodatkowa broń prawa mycha. A wieżyczki sobie strzelają, kiedy chcą, standardowo. Dobra, skoro mamy omówione uzbrojenie, jeżeli ktoś chciałby oczywiście coś więcej się dowiedzieć o uzbrojeniu, co, gdzie i jak montować, co najlepiej założyć, zapraszam do mojego poprzedniego filmu, w którym omówiłem wszystkie rodzaje tego uzbrojenia. A my teraz sobie wystartujemy i zapolujemy na jakichś piratów albo innych bad guy, ponieważ jestem na początku fabuły, a wiecie, Sarze się to nie podobało, nie? Głupio by było, jakbym dostał kopa w tyłek na samo dzień dobry przygody, tak, od Sary i by mi to zblokowało jakieś tam najbliższe misje. Wydaje mi się, że nie można tak spierdzielić misji, relacji z Sarą, żeby zablokować sobie misję, aczkolwiek wolę dmuchać na zimne. No i tak jak mówiłem, wyłączamy sobie całkowicie wieżyczki. Dzięki temu możemy wzmocnić nasze działko cząsteczkowe, jak widzicie. Działka elektromagnetyczne zajmują mi tylko 6 pozycji. Mogłem 4 założyć, nie? No pewnie, że tak. I wtedy bym wykorzystał pełen potencjał, jaki mi daje generator. Ale my po prostu
założyliśmy sobie dwie, ponieważ no, wydaje mi się, że większość tych mniejszych statków, tych klasy A, którą będziemy latali na początku, raczej będzie miała na, powiedzmy, dwa działa cząsteczkowe i dwa elektromagnetyczne, nie? Więc nie chciałem tutaj, żeby nam nasz obiekt doświadczalny padł po jednym strzale. Co ich tu jest tylu? Co tu się dzieje? Dobra. Może skoczmy sobie stąd gdzieś. Także widzimy się, jak natrafimy na jakiś złoli. No, mamy odrzuty. Miło. Także będzie szansa, że ogarniemy temat. To jest 32. Sobie tego najmocniejszego zostawimy. No jak go mamy na celowniku? No dalej, złap go. Jest namierzony. Teraz zbijamy mu jego osłony. Oczywiście głównym uzbrojeniem, nie? On zrobi manewr taki, jakby coś ala ucieczkę. Także będziemy musieli go ponownie namierzyć. Altem się przełączamy i rozwalamy systemy. Zrobimy, żeby się chłopak nam bronić nie mógł. Uszkodzimy silniki, żeby nie mógł zwiać. Osłony też, a co tam? W tym momencie jest bezbronny i możemy do niego zadokować. Przytrzymujemy klawisz R i dokujemy. Ja mam bardzo silne uzbrojenie, więc na słabszym uzbrojeniu by to mogło zająć trochę dłużej. Ale mam nadzieję, że mniej więcej samą zasadę złapaliście, o co chodzi. Zwykłą bronią zbijamy mu tarczę, ten niebieski pasek, który był. Później tłumikami rozwalamy resztę systemów. Możecie zacząć od silników, żeby go unieruchomić. Możecie zacząć od broni, żeby przestał do was strzelać, żeby nie zadawał wam obrażeń. No dobrze. Jak już do niego zadokowaliśmy, wchodzimy na pokład. Ktoś tu miał chyba amunicję zapalającą. No ale stateczek był bardzo mały. Jak widzicie, tylko trzech załogantów. Sprawdźcie sobie zawsze magazyn, sprawdźcie szafkę kapitańską. Najciekawsze rzeczy zazwyczaj w nich są.
I teraz ważna sprawa. Nim usiądziecie z dupką na fotelu pilota, przeszukajcie statek. Sprawdźcie, czy nigdzie, no akurat ten statek jest malutki, tutaj nie mamy za dużo co szukać. Ale są statki większe, no na których mogą się znajdować różne rzeczy. W tym kontrabanda. Właśnie. W tym kontrabanda. Pamiętajcie, żeby przed przejęciem statku przeszukać go, czy nie ma gdzieś kontrabandy właśnie. Głupio by było, gdyby tak po tak wielkim zwycięstwie zaczapowała nas policja za przewożenie adapterów świadomej SI, nie? Także weźmiemy sobie kontrabandę. Jeśli chodzi o kontrabandę, ja akurat kontrabandę składuję na swoim posterunku. Nie chcemy wracać na Dragonfire'a. Ja akurat kontrabandę składuję na swoim posterunku z tego względu, że ją kolekcjonuję. Może tak. No co jest, czemu nie mogę? Chwilowo przerosło mnie wejście na drabinę. Ale spokojnie możecie na przykład sobie polecieć tym statkiem. A może sobie polecimy, co tam. Zasiadacie za sterami. Oddokowujecie. No i statek należy do was. Swoim głównym statkiem się nie przejmujcie. On będzie gdzieś tam bezpiecznie na was czekał, nie? W którejś z przystani kosmicznych. Ja tu trochę duże kuku mu zrobiłem. Ale jak chwilę poczekacie, to systemy powinny się zacząć powolutku naprawiać. Ja dam mu chwilę na odzyskanie życia. Pamiętajcie, że im bardziej go rozdupczycie, ten czas oczekiwania będzie dłuższy, nie? O, równie dobrze możecie mu rozwalić same silniki, żeby wam nie zwiał. Jeżeli macie wystarczająco mocne tarcze, podlecieć i zadokować bez niszczenia jego uzbrojenia. Ja tu tylko chciałem pokazać, że nie dość, że możemy go unieruchomić, to możemy też zniszczyć jego uzbrojenie, żeby nie stanowił dla nas zagrożenia w momencie zbliżania się do niego. Tutaj macie system Wolf. Zaraz obok Sol, Alpha Centauri, Inarion. W systemie Wolf musicie znaleźć legowisko. Niewystarczająca ilość paliwa, najgorzej. No dobrze. Skoczymy sobie. Donarion. Mam nadzieję, że nas tam nie przeskanują. Weźmiemy jakąś odległą planetę. Zazwyczaj patrole są gdzieś przy zaludnionych, nie, planetach. O, najgorzej, nie? Jeszcze na łowców nagród teraz musiałem trafić. Gdzie oni byli, jak ich potrzebowałem?
W sumie całkiem fajny perk, jeśli chodzi o to, żeby się nie nudzić w kosmosie. Od czasu do czasu nas atakują. Możemy ich rozwalić. No plus jest taki, że zawsze jest kilku, którzy nam pomagają. Trzech nas atakuje, trzech nas broni. W sumie jak się uprzemy, tych trzech też możemy spokojnie rozwalić, nie? Żaden problem. Dobra. Skoro nam już się udało dotrzeć do Wolf, no akurat trafiłem na taki ciulowy statek, że nie mógł tego ogarnąć jednym skokiem. Lecimy do legowiska. Nie musicie się obawiać, tam nikt was nie przeskanuje. I też namierzacie legowisko. Weźmy, dodajmy trochę mocy do silników, żeby szybciej tam dolecieć. I R-kom dokujecie. Tak samo jak przed chwilą do unieruchomionego statku. Wysiadamy. Nie zagubiłem. O. Szukamy gościa z Trade Authority. How may the Trade Authority assist you? Good to see you. I hope we have what you need. Ja nie wziąłem tej kontrabandy ze statku, wziąłem ją, nie? O. To jest właśnie nagrywanie po nocce, nie? Nie ogarnąłem, że nie przełączyłem na sprzedaż. Dobra. I jak widzicie, spokojnie możemy u niego kontrabandę sprzedać, wtedy będziemy mogli też bez problemu wylądować nawet w Atlantydzie. Także pozbywamy się kontrabandy. Teraz jeszcze dodatkowa sprawa, o której chyba wcześniej nie wspomniałem. Weźmy, sprzedajmy wszystkie wytrychy. Jak widzicie, one są ukradzione. Mają czerwony znaczek przy sobie. Wydamy na nie 105 kredytów. Weźmy je, sprzedajmy. Wróćmy do naszego kolegi. Nie chcę z rakuna. Chcę kupić. I wchodzimy w odkup. Dokładnie za kwotę, którą sprzedaliśmy, możemy od niego odkupić wytrychy. I teraz wam coś pokażę. Wytrychy już nie są ukradzione. Czemu to jest istotne? Ponieważ jeżeli gdzieś tam się wam noga powinie, jeżeli złapie was policja, czy jak ich tam zwać, skonfiskują wam wszystkie ukradzione przedmioty. Także fajnie jest skoczyć właśnie do Trade Authority. W Atlantydzie też jest w studni. Jak zejdziecie do studni, to praktycznie zaraz na początku jest też Trade Authority. Sprzedajecie im wszystkie ukradzione przedmioty, odkupujecie je od nich za tą samą kwotę, za którą je sprzedaliście i przedmioty już są całkowicie legalne i nikt wam ich nie zarekwiruje. Dobra, ale... W tym filmie nie o tym. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której musimy wspomnieć.
Szkoda, że nie ma opcji wyrzuć w kosmosie. Właśnie, co do kontrabandy. Nie wiem, jakby to było, jakbyście użyli szybkiej podróży, żeby od razu się przenieść do... na przykład do Atlantydy, nie? Jeżeli byście to zrobili w ten sposób. I od razu na przykład skoczyli do Jamison, do loży. Nie wiem, czy w takiej sytuacji policja was zeskanuje, czy policja może was zeskanować. Nie sprawdzałem tego nigdy jeszcze. Może kiedyś to zrobię, jak się bardziej zajmiemy właśnie przemytem, kradzieżami i tym podobnymi rzeczami. No dobra. I lecimy opędzlować nasz statek. W zasadzie złomka, bo gorzej chyba trafić nie mogłem. Jakąś padaczkę zdobyłem. No ale była najwyższego levelu, a zależało mi na tym, żeby parę strzałów wytrzymała. I teraz chciałbym wam coś pokazać. Wchodzicie w menu statku, ale to jest paskudne, masakra. I go rejestrujecie. Koszt rejestracji 28 658 kredytów. Hey, hey, what can I do for you? Okay, no problem. Możecie go też zarejestrować u technika, ale już za 35 822 kredyty. Czyli prawie 10 tysięcy, no w sumie 8, nie? 8 tysięcy kredytów drożej, niż jakbyście to zrobili z menu statku po prostu. Jest to, przepraszam, jest to najlepsza, najtańsza opcja rejestracji. Nigdzie w kosmosie raczej taniej nie znajdziecie, także nigdy w życiu nie rejestrujcie statków u techników, bo to jest zło. Dobrze, weźmy go sobie, zarejestrujmy, bo bez tego ani go nie przebudujemy, ani go nie sprzedamy. Okay, no problem. I teraz, nim go sprzedamy, musimy zmienić nasz statek domyślny. Także wyznaczmy naszego Dragonfire'a na statek domyślny. Tak jak mówiłem, no, jak widzicie, jest w jednym kawałku. Pomimo, że został gdzieś tam w kosmosie, to wciąż go mamy. No i sprzedajmy teraz tego małego paskudę. Przełączamy się na sprzedaż. I go sprzedajemy. Jak widzicie, dostaniemy za niego 42,5 tysiąca kredytów. Nie jest to dużo, ale do czego pije? Gdybyśmy go u niego zarejestrowali za 35 tysięcy, to zysk by był około 7 tysięcy kredytów. Dzięki temu, że zarejestrowaliśmy go przez nasze menu statku, już jest, przekraczamy tam te 10 tysięcy, nie wiem, koło 15 tysięcy chyba wychodzi, nie? Bo tam za 20 parę tysięcy go zarejestrowaliśmy. Także jeżeli chcecie w ten sposób zarabiać na statkach, zawsze je rejestrujcie z menu statku, nigdy u technika. No i sprzedajemy, mówię, jest paskuda. Ten statek zatrzymam, bo chcę go przerobić. Podobają mi się te elementy, a nie wiem, gdzie je zdobyć. Będę musiał poszukać. W ogóle tak jakoś w miarę przyzwoicie wygląda. Trochę mi przypomina... z
Gwiezdnych Wojen jakieś statki, ale może po prostu to już halucynacje przez zmęczenie. No i co? To tyle, jeśli chodzi o abordaż. W dużym skrócie sobie weźmy to, omówmy, co się wydarzyło. Instalujemy jakąś broń, która jest w stanie niszczyć osłony i jest w stanie też uszkodzić kadłub. Instalujemy tłumiki. Znajdujemy jakiś statek, który chcemy przejąć. I teraz możecie z nim walczyć w przestrzeni kosmicznej, aczkolwiek nie odradzam, żeby go jak najmniej uszkodzić. Zbliżacie się do niego, czekacie, aż wasz komputer pokładowy wam pokaże, pojawi się czerwone okienko z napisem LOG, że statek został namierzony. Naciskacie R, przechodzicie jakby w tryb strzelania. Nie wiem, jak ten tryb nazwać. No, weźmy to trybem strzelania, po prostu nazwijmy. Wtedy musicie mu zniszczyć osłonę, czyli ten niebieski górny pasek, który jest. Jak zbijecie osłonę do zera, przełączacie się na tłumiki i niszczycie jego poszczególne systemy. Wystarczy zniszczyć silniki, żeby unieruchomić statek i już będziecie mogli do niego zadokować. Tylko musicie pamiętać o tym, że zbliżając się do niego, on cały czas będzie prowadził ostrzał, więc może wam zadać jakieś tam obrażenia. Dlatego ja tutaj na filmiku pokazałem, że nie tylko silniki, ale każdy z poszczególnych systemów tego statku możemy rozwalić. Pomiędzy systemami przełączamy się klawiszami Alt plus kursor. Nie wiem niestety, jak to jest na konsolach. Jeżeli ktoś będzie się orientował, napiszcie w komentarzach, na pewno przyda się to też innym osobom. Kiedy już unieruchomimy statek, obezwładnimy go, podlatujemy, żeby móc zadokować. Zadokować zazwyczaj można z odległości 500 jednostek w dół. Żeby zadokować, przytrzymujemy klawisz R, dokujemy do nieprzyjacielskiego statku, wchodzimy na pokład, wybijamy załogę. Po wybiciu całutkiej załogi sprawdzamy, czy na statku nie ma kontrabandy, żebyśmy nie umoczyli, wlatując do jakiegoś zamieszkałego systemu i żeby nas nie zawinęła policja. Jeżeli taka kontrabanda jest, zawozimy ją na swój posterunek albo, tak jak pokazałem w filmie, na Wolf i sprzedajemy. Jeżeli to zrobiliśmy lub jeżeli kontrabandy nie było, rejestrujemy statek w menu statku, lecimy do byle jakiego technika i tam go sprzedajemy. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że wyjaśniłem sprawę, jeśli chodzi o abordaż, gdzie rejestrować statek, jak go sprzedać. Jeżeli nie, jeżeli by się pojawiły jakiekolwiek pytania, napiszcie, czy to pod filmem w komentarzach, czy to na moim Discordzie, który będzie w opisie filmu, czy na grupie Starfielda na Facebooku, na której też jestem, czy na którymś z live'ów, który na pewno w najbliższym czasie jeszcze się pojawi. Nie w weekend, na pewno po weekendzie, bo weekend siedzę w pracy, więc live'a nie będzie na bank, ale może w poniedziałek ogarniemy sobie jakiś. No i to chyba by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.